Istnieje wiele sposobów na to, aby wyjaśnić to zjawisko. Jakie zjawisko, Damian? O czym ty mówisz? Mowa o zjawisku zwanym duchową inflacją. Przynajmniej tak to nazywał Jung i tak o tym opowiadał Alan Watts. Jest to takie zjawisko, w którym po przebytym przebudzeniu, po przebytym oświeceniu, po przebytym doświadczeniu mistycznym schodzimy w cudzysłowie na ziemię i mamy taki problem, aby odnaleźć siebie. Mamy taki problem, aby ogarnąć siebie. Mamy taki problem, aby określić siebie. I mamy takie wrażenie, jakbyśmy troszeczkę byli ponad tym wszystkim. I to jest właśnie takie zjawisko po przejściu duchowej przemiany, duchowej transformacji, ale w takim stopniu jednorazowym. Bo przebudzenie mógłbym tak jakby określić w dwóch stopniach. Jedną kwestią są te takie jednorazowe wglądy, jednorazowe doświadczenia mistyczne. Może po zażyciu psychodelików, może podczas medytacji, może podczas jogi czy treningu uważności. Nawet podczas seksu możesz mieć doświadczenia mistyczne. I to jest takie jednorazowe doświadczenie. To się po prostu dzieje raz, tak? I jest takie intensywne dosyć. Ale potem wracasz do normalnego dnia. Jest ta druga kwestia, jak ty to zintegrujesz w życiu codziennym. Co ty z tym zrobisz? W jaki sposób to cię przemieni i transformuje? Ale chodzi o to życie codzienne. O to, co się stanie na co dzień. I bardzo często jest tak, że ludzie mają to takie jednorazowe doświadczenia, ale nie doceniają ważności tego drugiego aspektu, czyli życia codziennego, tego jak ty to zintegrujesz, jak to wpłynie na twoje zachowanie, jak to wpłynie na twoje wartości, jak to wpłynie na twoje poczucie obecności, na poznanie twojego bytu, jak to wpłynie na twoje poczucie bycia, poczucie obecności, na twoją wewnętrzną miłość. I wiecie, i to jest ten czynnik, który troszeczkę sprawia, że te doświadczenia mistyczne zostają przeformułowane przez nauczycieli duchowych, tak? Nauczyciel duchowy odgrywa taką rolę facylitatora albo takiego translatora, który przy pomocy języka opowiada tobie o tym, co ty możesz zrobić lub nawet powinieneś zrobić na co dzień, aby to zintegrować w życiu codziennym. I to jest między innymi to, dlaczego doświadczenia mistyczne, doświadczenia duchowe wchodzą później na grunt moralny i zamieniają się troszeczkę w taką dogmę. Tylko to jest taka dobra dogma dla nas, taka dobra nauka dla nas, płynąca z tych doświadczeń, która umożliwia nam uzyskanie takiej ciągłości, takiej kontynuacji w życiu, abyśmy, no tak mówiąc kolokwialnie, nie poodlatywali, tak? Mam tutaj na myśli sferę rozwoju duchowego, aspekt świadomości. Wiecie, to jest też jeden z powodów, dlaczego powstają religie i dlaczego wokół doświadczeń mistycznych budowana jest religia i symbolika i znaczenia. Chodzi o to, żeby utworzyć takie granice, żeby ludzie nie zapomnieli o praktyce życia codziennego. No i między innymi religia odgrywa taką rolę. Budowanie wspólnoty, budowanie rytuałów, nadawanie ważności różnym wzorcom, miłości warunkowej czy bezwarunkowej, nadawanie wartości symbolu bohatera, tak? I tworzenie opowieści, przypowieści, metafor. Ja już zresztą o tym opowiadałem. Możecie obejrzeć o tym wideo na moim kanale. No i pomyślałem, że nagram to wideo specjalnie dla tych, którzy mieli w swoim życiu doświadczenia mistyczne i macie problemy z tym, aby poradzić sobie w życiu codziennym. Jednym z takich najważniejszych problemów, jakie napotkacie, to jest to, że przy doświadczeniu mistycznym pojawia się ogromna otwartość i umysł trochę nie ogarnia i nie jest w stanie tak jakby
przetransformować tej otwartości na życie codzienne. Umysł staje się taki porowaty, troszeczkę jak durszlak, jakby coś go podziurawiło. I wtedy do twojej głowy mogą wpadać różne myśli, bardzo dziwne myśli. Możesz mieć wrażenie, że rozmawiasz z jakimiś wyżej nieokreślonymi bytami. I ja nie będę się tutaj rozwodził na temat tego, czy to jest prawdziwe, czy nie, czy to jest tylko projekcja twojego umysłu. W większości to jest projekcja twojego umysłu. Staram się tutaj odgrywać trochę rolę takiego miłego i wyrozumiałego, ale musisz po prostu rozpoznać to w sobie, to jak funkcjonuje twoja osobowość. I na tym poziomie bardzo ważna jest dyscyplina. Jaka dyscyplina? Przykładowo prowadzenie dziennika. Jeżeli przeżyłeś doświadczenie mistyczne i ciężko jest ci zintegrować ego w życiu codziennym, musisz zacząć prowadzić dziennik. Jeden wpis każdego dnia z samego rana. Co ty myślisz, jakie masz przekonania, jakie masz emocje, co siedzi w twojej głowie. To ci pomoże zreflektować się nad sobą i rozbudować ten taki system autorefleksji, który bardzo możliwe, że został gdzieś przez ciebie zapomniany albo wyparty na drodze właśnie duchowości. Tutaj bardzo pomocna jest medytacja oraz koncentracja, ponieważ bardzo często jest tak, że po tym jednym doświadczeniu mistycznym czy szczytowym jeszcze gdzieś tam resztki twoich schematów, toksycznych wzorców, gdzieś tam jeszcze umysłu takiego uwarunkowanego, negatywnego, gdzieś tam jeszcze siedzi w tobie. I teraz bardzo ważna jest higiena tego umysłu, aby go oczyścić, doczyścić, aby oszlifować to, co siedzi jeszcze w twojej głowie i aby zbudować sobie taki system pracy nad sobą w życiu codziennym. Tutaj w życiu w materii bardzo ważna jest praca, twoje obowiązki, twoja zdolność do koncentracji, kwestia odpowiedzialności, jaką bierzesz za siebie oraz za innych ludzi. Bardzo często jest tak, że ludzie duchowi, tak, którzy określają siebie mianem duchowych, odsuwają się od ludzi, stają się troszeczkę tacy samotni, osamotnieni i potem mają z tego powodu ogromne problemy, bo ciężko jest później dogadać się z innymi ludźmi, czy znaleźć pracę, czy zaspokoić jakieś potrzeby. Pojawiają się nowe przekonania w głowie, które są stricte ukierunkowane na duchowość i gdzieś ta sfera materialna zostaje odpychana na bok. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo powszechny temat. Myślę, że każdy człowiek, który rozwijał się duchowo, przez to przeszedł. I problem też polega na tym, że gdy izolujesz się od ludzi, zapominasz o tym, jak funkcjonować w społeczeństwie. Zapominasz o tym, jak rozmawiać z ludźmi, jak prosić o pomoc, jak zaspokajać swoje własne potrzeby. Zapominasz o tym i potem to się zamienia troszeczkę w taką dysfunkcję, troszeczkę takie przewrażliwienie, gdy człowiek jest osamotniony, więcej się wkręca w jakieś paranoje, lęki, w jakieś teorie spiskowe i mam potem z tego powodu problemy. I ja rozumiem cię doskonale, że inni ludzie mogą cię nie rozumieć, gdy przeszedłeś swojego tripa, czy miałeś doświadczenie mistyczne, doświadczenie miłości, gdy jesteś życzliwy i miły dla innych ludzi, a oni nadal są sceptyczni, gdzieś tam cię atakują, projektują na ciebie swój własny bullshit. Ja cię doskonale rozumiem, myślę, że każdy przez to przechodzi dalej. I po prostu trzeba być tutaj silnym i wytrwałym i należy też zrozumieć, że każdy człowiek jest na jakimś innym etapie rozwoju, że ten rozwój mimo wszystko i tak funkcjonuje w każdym z nas, że różni ludzie przeszli przez różne doświadczenia, mieli różne traumy, które teraz projektują przykładowo, albo uciekają od jakiejś części siebie. Nie każdy też jest skłonny temu, aby przyjrzeć się temu, co siedzi w nim samym, tak? Żeby przyjrzeć się swoim emocjom, myślom, czy przekonaniom, czy zachowaniom. I należy to po prostu zrozumieć. I to jest bardzo ważne, żeby nie izolować się od ludzi. A jeżeli zauważyłeś, że izolujesz się od ludzi i chciałbyś poznać więcej ludzi, to poszukaj takich ludzi, przykładowo w jakichś grupach. Tutaj polecam grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością, którą utworzyłem. Utworzyłem ją właśnie ze względu na to, bo odkryłem, że ludzie, którzy rozwijają się duchowo, są strasznie samotni, strasznie się odcinają od ludzi.
i potem mają z tego powodu ogromne problemy, że ta duchowość, która miała ich uratować w życiu, sprawia, że się zaczynają izolować. No i wiecie, to nie problem. Problem nie jest w duchowości. Duchowość jest cudowna i świetna, naprawdę może wiele tutaj transformować w naszym życiu. Tylko moim zdaniem problem jest w nieumiejętnej integracji duchowości w życiu codziennym. Te patologie zawsze istniały gdzieś tam w religiach, w tej dogmie i to było z nami od zawsze, tak? I zawsze na przykład docenialiśmy tych nauczycieli duchowych czy księży, którzy mimo wszystko potrafili wrzucić na luz i byli, wiecie, tacy okej, okay, czuliśmy się z nimi na równo, wiecie, że nie tylko nas moralizowali, ale byli tacy spoko, nie? No i to generalnie możecie znaleźć tego odzwierciedlenie w każdej jednej ścieżce duchowej, czy to chrześcijaństwie, buddyzmie, non-duality. I tak już po prostu jest. Jeszcze jedna rzecz, którą wam radzę, jeżeli chodzi o non-duality, jeżeli jesteście na tym poziomie, w którym niczego nie ma i nic nie istnieje i was też nie ma, ego to jest ściema, ego to jest zło, nauczcie się mówić w pierwszej osobie. Pamiętaj, że nadal jesteś człowiekiem, nadal masz swoje własne ego, więc jeżeli o czymś mówisz, coś komunikujesz, to mów o tym w pierwszej osobie. Mów o tym, że to ciebie dotyczy, to jest twoje doświadczenie, tak to wygląda u ciebie. Nie staraj się zobiektywizować świadomości i wciskać innym ludziom do głów jako jedynej istniejącej prawdy, bo i tak nikt cię nie zrozumie. I należy to zrozumieć i zaakceptować, że te tematy duchowe najlepiej jest poruszać w kręgach duchowych, a wśród innych ludzi zachowywać się jak normalny człowiek. Nie staraj się zawłaszczyć sobie świadomości. Nawet najlepiej jest, gdy zapomnisz o oświeceniu na tym etapie i nie będziesz robił z siebie oświeconego, tak? Bo oświecenie jest tematem, który można zrozumieć wielopoziomowo. I ja nie twierdzę, że oświecenie jest ściemą. Dla mnie osobiście oświecenie jest czymś prawdziwym. Tylko zależy stricte od kontekstu, w jakim o nim mówimy, tak? Bo oświecenie nie rozwiąże twoich problemów wszystkich. Oświecenie też nie sprawi, że będziesz idealnym człowiekiem. Oświecenie sprawi, że będziesz żył bardziej w zgodzie z tym, co jest prawdziwe. Ale jeżeli w twoim doświadczeniu prawdziwe jest to, że jesteś egocentrykiem i krzywdzisz innych ludzi i sobie to uświadomisz, tak? Możesz sobie to oświecić w sobie i przyznać się przed sobą, że to jest prawdziwe w twoim doświadczeniu. Mówię tu jako przykład. Ale wtedy jeszcze trzeba wykonać jakąś pracę nad sobą, aby coś z tym zrobić, tak? Sama akceptacja jest okej. Sama akceptacja bardzo dużo zmienia w życiu. No bo przyznajesz do świadomości, że coś jest realnie prawdziwe w twoim życiu. I wtedy możesz dopiero zacząć z tym działać, tak? Bo jak zaczynasz to wypierać, tłumić albo odsuwać od siebie, no to to potem powraca w jakichś różnych zmienionych formach i raczej nie rozwiązuje twoich problemów. I tutaj właśnie pojawia się ta kwestia psychodelików, tak? No bo psychodeliki to są właśnie takie jednorazowe doświadczenia. I tutaj pojawia się właśnie ten problem, gdy ktoś próbuje na siłę trzymać się tych jednorazowych doświadczeń i nie uwzględnia tego, że to życie codzienne jest dużo ważniejsze i że można to zintegrować ze sobą, tak? Bo ja nie chcę tutaj też być takim dualistą albo poruszać tego tematu w takiej dualnej formie, że psychodeliki są dobre albo złe, że doświadczenie życiowe jest dobre albo złe, bo można mieć jedno i drugie i uznawać istnienie jednego i drugiego, podobnie jak doświadczenia mistyczne. Ja mam tutaj na myśli to, abyśmy jako ludzie zrobili taki krok do tyłu, ochłonęli trochę emocjonalnie z tych wszystkich teorii, które już poznaliśmy i podeszli do tego tak z pozycji właśnie takiej obiektywnej, z pozycji takiego bycia, takiej obserwacji, takiej klarowności, tego jakbyśmy po prostu wszyscy jako ludzie usiedli sobie do stołu, tak, i zaczęli rozmawiać o czymś, co jest po prostu dla nas na co dzień normalne. Ja myślę, że to jest zdrowe podejście do tematu. Jeżeli chcesz zintegrować swoje ego w życiu codziennym i w duchowości, no to radzę po prostu
tak do tego podejść. Kolejnym takim tipem, taką wskazówką, jaką chciałem wam tutaj dać, jest to, abyście się nie błąkali. Nie błąkaj się. Nie błąkaj się w swoim życiu. Przestań się błąkać. To jest, myślę, że temat, który można powiedzieć, że powinien trafić bardziej do młodych ludzi, którzy jeszcze coś tam szukają i chcą doświadczać nowych rzeczy w życiu, bo jeszcze zbyt wiele się nie nadoświadczali w życiu. Ale ja zauważyłem, że starsze osoby to też dotyczy i to troszeczkę tak sprawiło, że oswoiłem się na przykład z tym, że pomimo tego, że mam 25 lat, to wcale nie oznacza, że jestem gdzieś tam gorszy, bo nie wiem, bo przykładowo nagrywam to wideo i obejrzy mnie osoba, która ma 50 lat czy ileś tam lat, tak? Że ta bariera wieku po prostu nie ma kompletnie znaczenia, jeżeli chodzi o kwestię wymiany doświadczeń, informacji, bo te rzeczy po prostu praktycznie się nie zmieniają. Nie błąkaj się, naprawdę, jeżeli masz w swoim życiu doświadczenia mistyczne, jesteś zajarany duchowością, czy rozwojem, czy czymkolwiek, czy w ogóle jesteś w jakimkolwiek miejscu w swoim życiu i zauważasz, że się po prostu błąkasz, że nie wiesz w jakimś kierunku, że robisz różne rzeczy, które są pomieszane, ale ja mam tutaj na myśli takie intencjonalne błąkanie się. No po prostu przestań to robić, przestań się błąkać. I doceń w życiu możliwość tworzenia. Dostrzeż to, że ta nieskończona świadomość, o której mówi się w duchowości, może się po prostu na czymś ograniczyć, może się na czymś skupić, może stworzyć coś w życiu i po prostu to może sobie po prostu zaistnieć, tak? Stąd biorą się te teorie dotyczące kreacji. Użyj rozwoju osobistego jako inspiracji. Bardzo często jest tak, że osoby duchowe odrzucają rozwój osobisty, tak? To w ogóle ludzie bardzo często odrzucają rozwój osobisty z różnych powodów. Ja rozumiem, że ten aspekt rozwoju osobistego, żeby cisnąć, być najlepszym, być wyjątkowym, buduje troszeczkę taką otoczkę pompowania swojego ego i pompowania siebie, ale rozwój osobisty ma to w sobie, że pomaga określić w życiu własne cele, własne priorytety, stworzyć plany, podbudować wiarę w siebie, tak żebyśmy mieli tą motywację i mogli coś robić. I rozwój osobisty daje nam tak jakby możliwość otwarcia się na tą przestrzeń realizacji siebie w życiu codziennym. I moim zdaniem to jest ważny element życia. Ja rozumiem, że można przegiąć i naprawdę niektóre te, wiecie, tematy czy teorie rozwojowe są mega przesadzone, ale to tak jak we wszystkim w naszym życiu. Można przesadzić z duchowością, można przesadzić z materializmem, można przesadzić ze wszystkim, można przesadzić. I ja myślę, że jeżeli jesteś taką osobą, która doświadcza wiele różnych duchowych doświadczeń, to dobrym sposobem na to, żeby się uziemić, żeby zintegrować tą duchowość w życiu codziennym, jest znaleźć przeciwieństwo tego. Czyli przykładowo jakiś rozwój materialny albo zainteresowanie się jakimś tematem, który jest ściśle praktyczny, który wymaga praktyki. Czy to jakieś dyscypliny, czy to nauki jakiejś techniki, czy jakieś umiejętności nowej, czy pójścia do jakiejś pracy, poszukiwania czegoś rozwojowego. I ostatni element, który chciałem tutaj poruszyć, to jest to, abyś nie ulegał omnipotencji. Jeżeli miałeś doświadczenie mistyczne choć raz w twoim życiu, możesz mieć teraz takie poczucie, że jesteś ponad wszystkim, że jesteś ponad światem, że jesteś ponad innymi ludźmi. Możesz mieć takie poczucie nawet, że jesteś lepszy od innych ludzi. I to też jest bardzo często taka, moim zdaniem to jest pułapka, tak? Ponieważ możesz nie brać pod uwagę wszystkich rzeczy, możesz nie brać pod uwagę uczuć czy emocji innych ludzi, możesz nie brać pod uwagę ich perspektyw. Możesz teraz mieć takie poczucie, że teraz ty jesteś najważniejszy i wszyscy powinni słuchać ciebie. I to się bardzo brzydko kończy. To się zazwyczaj bardzo brzydko kończy.
Ja myślę, że to jest warty temat do przemyślenia. Mam nadzieję, że coś zarezonowało z tobą, że coś zarezonowało, że poczułeś, że coś dotyczy ciebie, że coś może pomóc tobie. Jeżeli poczułeś jakieś ukłucie i dziwne poczucie, że to jest to i tym powinieneś się zająć, przyznaj się do tego przed sobą. Nie zaprzeczaj temu, nie uciekaj od tego, bo w ogólnym rozrachunku to jest dla ciebie dobrze. To jest dla twojego rozwoju, to jest dla ciebie dobro. Jak zintegrujesz to w sobie i poczujesz się bardziej zrównoważony i przywołasz do świadomości tą część siebie, której nie chcesz, której unikasz i pozwolisz jej zaistnieć, jej być z tobą, to odzyskasz tą energię tej części siebie, której zaprzeczasz i wtedy będziesz mógł ją transformować. Ale najpierw musisz sobie uświadomić, że to jest realne, istnieje i pozwolić sobie na to, aby sobie z tym pobyć. Czasami mogą pojawić się jakieś trudne emocje czy uczucia, poczucie gorszości, poczucie, że straciłeś na coś czas, że coś nie było warte, że popełniłeś jakiś błąd. Możesz, wiesz, też zobaczyć te projekcje w innych ludziach, że to inni ludzie się mylą i to i tamto. Ale w ogólnym rozrachunku pamiętaj, że taką stabilną linią wyjścia jest po prostu twój spokój. Wyjdź z pozycji spokoju, też już kiedyś o tym mówiłem, i miej tą świadomość, że gdy przejdziesz przez ten proces integracji siebie w życiu codziennym, to też powrócisz do tego spokoju. Że to nie jest trwałe po prostu i nawet jeżeli chwilę pocierpisz czy coś tam, to i tak nie będzie stałe, że to nie będzie się działo cały czas, że potem będziesz bardziej świadomy i te rzeczy, które zintegrujesz w sobie, już nie będą tak powracać często, jak powracają na co dzień. Tak, kochane mysie pysie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że wam pomogłem, że pomogłem wam uświadomić sobie coś ważnego. Jeżeli szukacie więcej informacji w tematach duchowości, rozwoju osobistego, czy psychologii, czy integracji tego wszystkiego, zapraszam na mój kanał. Mam nadzieję, że odnajdziecie tam odpowiedzi dla siebie. Warto jest sobie to poprzeglądać. I dajcie mi informację zwrotną. Jeżeli czegoś nie poruszyłem i coś jest dla was ważne, to ja będę o tym wiedział. I następnym razem, gdy będę nagrywał wideo, to po prostu staram się poruszyć te tematy, które was interesują. Bo staram się tak to wszystko połączyć, żeby pokazać wam jak najszerszą perspektywę. I przede wszystkim sprowadzić to wszystko tak na ziemię. To jest taka rola, w jakiej się widzę, to jest to, żeby sprowadzić rozwój duchowy trochę tak na ziemię i pomóc innym ludziom w integracji go w życiu codziennym. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie swoje przemyślunki na dole i widzimy się w następnym nagraniu. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole macie linki, wejdźcie na moją stronę internetową, może was zaciekawi coś więcej. I widzimy się w następnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.